15 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia, z czego 5 długotrwale bezrobotnych otrzyma bony na zasiedlenie. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim nabór w trybie ciągłym prowadzi od 8 maja. Dotychczas wniosek złożyła jedna osoba. Patrząc z perspektywy każdego roku, to takie największe zainteresowanie bonami na zasiedlenie jest po okresie ukończonych studiów, więc myślę, że to jest taka, taka, taki trzeci, czwarty kwartał e, każdego roku, gdzie młodzi ludzie po prostu szukają swojego miejsca i, i i wtedy takie bony oczywiście nam składają stosowne wnioski. Ostrowiecki Urząd Pracy będzie realizował bony na zasiedlenie w związku z podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej poza miejscem zamieszkania. Środki na ten cel pozyskano z projektu realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego FS.